Półwysep koreański jest podzielony już od prawie 80 lat i różnice, jakie powstały między Koreą Północną a Południową, widać wszędzie. Widać je nawet wtedy, kiedy spojrzymy na oba kraje z kosmosu. To zdjęcie wykonano w 2016 roku z orbity Ziemskiej. Te żółte plamy to emitowane światło i już na pierwszy rzut oka widzimy niezwykły kontrast między dwoma Koreami. Korea Północna w nocy jest po prostu ciemna. W jej granicach bez problemu możemy odnaleźć tylko stolicę Pjongjang. W tym mieście żyją ponad 3 miliony ludzi, ale to zdjęcie zupełnie tego nie oddaje. W takim choćby Donggangu w Chinach mieszka mniej niż milion ludzi, a to właśnie to miasto jest bardziej rozświetlone. Już samo to, jak uboga w światło jest stolica kraju, pokazuje nam problemy z elektrycznością w Korei Północnej, a te problemy w dużym stopniu zaczęły się już w latach 90. Pozostałe punkciki światła to inne miejscowości, większość leży na wybrzeżu i ledwo oddziela swoim światłem ląd od morza. W prawie wszystkich wioskach i mniejszych miejscowościach w głębi kraju panuje mrok. Warto przyjrzeć się dwóm granicom. Pierwsza, granica obu Korei, jest doskonale widoczna. Przez całą szerokość półwyspu rozciąga się strefa zdemilitaryzowana, która ze względów bezpieczeństwa musi być bardzo dobrze osiedlona. Przechodzimy teraz na północ do drugiej granicy, której na tym zdjęciu nie widać. Granica Korei Północnej z Chinami jest znacznie gorzej oświetlona i pilnowana i można pomylić się z linią wytyczaną przez chińskie miasta, a w rzeczywistości oddalone od granicy o co najmniej kilkanaście kilometrów. To właśnie przez tę granicę odbywa się większość przemytu do Korei Północnej i to przez nią Koreańczycy z północy najczęściej próbują uciec z kraju. To jeszcze nie koniec ciekawych rzeczy, bo wracamy na południe. Ta wielka, jasna plama to aglomeracja seulska, w której żyje połowa obywateli Korei Południowej. W samym Seulu żyje prawie 10 milionów ludzi, i przy stolicy swojego południowego sąsiada Pyongyang wygląda po prostu biednie. I jeszcze jedna ciekawostka na koniec. Zastanawiacie się pewnie, czym są te małe, gęsto rozsiane kropeczki na morzu. Są to łodzie rybackie, które emitują bardzo jasne światło, żeby zwabić do siebie to, co da się złowić.